Stuka trochę przed sobą. Uwaga. Kompania. Ręce przed siebie. Teraz pięści. Kciuki do góry. Idziemy dalej. Zgromadzonych mieszkańców wsi Jakówki z panią radną i z panią sołtys na czele. Witam mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy zechcieli zawitać do Jakówek. Witamy was. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Wiesławę Tur z pracownikami, którzy troszeczkę sił i wkładu włożyli w organizację, abyśmy się dzisiaj mogli wspólnie bawić na festynie Dzień Rodziny w Jakówkach. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przywitał najważniejszych uczestników. Nasze wspaniałe, drogie dzieci, które dzisiaj się będą bawić do samego wieczora i korzystać ze wszystkich atrakcji. Proszę państwa, dane mi było przewodniczyć komisji w składzie pan Jan Głacki, pani Anna Halimoniuk i pan Jarosław Mityhoruk oraz ja jako przewodniczący w ocenie smaków wszystkich przygotowanych potraw. I powiem, że wcale nie było to łatwe, bo nie tylko smaki, ale wygląd, estetyka. I chcę powiedzieć, że nie było nawet jednej potrawy, która by nie smakowała. One wszystkie były smaczne, wszystkie fantastyczne, ale niestety nagrody pierwsze są tylko trzy. Został spędzony naprawdę w gronie rodzinnym, we wspaniałym towarzystwie, we wspaniałej atmosferze, żebyście się bawili do późnego wieczora razem z dziećmi, przy muzyce. No i organizatorzy zapraszają, żeby się wszyscy mogli poczęstować tym, co jest przygotowane dla wszystkich państwa i to, co zostało, czego komisja nie dała rady. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dzisiaj w Jakówkach właśnie chyba dla tych trzech wiosek impreza. Tak, właśnie dla trzech. Jak widać, dopisuje nam i pogoda, i mieszkańcy. A zwłaszcza dzieci. Piknik rodzinny. Tak, piknik rodzinny. Dla dzieci i rodziców. Co w programie? Najciekawsze rzeczy? Goście? Gry, zabawy. No i wójt przede wszystkim nasz. No i cóż, ach, dania regionalne nasze, tak, tak. Niespodzianki do degustacji dla mieszkańców. Jakówki, jaka to miejscowość? Fajna. Do mieszkania, do życia, do pracy? Do wszystkiego. Do wszystkiego. Są młodzi? Są. Rozpięte. Tak, tak. I 500 plus lecą, także wszystko jest na miejscu. Radna, potrzeby tych miejscowości. Widzę, że droga się buduje w Jakówkach. Droga i no i dalszy odcinek drogi także jest potrzebny, ale na razie dziękujemy i za to. Oczywiście. To jakbyśmy mogli opisać, ile powstanie tej drogi, czyja to zasługa, ile kosztuje, kiedy oddanie? No my na razie to zawdzięczamy oczywiście dla pana wójta naszego, no bo on tam dużo pieniążków dla nas zebrał. Postarał się i to właśnie dzięki niemu. To jest droga przez Jakówki, tylko i wyłącznie. Tak, tak. Jest kilometr więcej, mniej? Ponad kilometr pewnie, tak gdzieś około, no. No to ładnie, gratuluję. Tak, tak. Ja akurat przez od kolonii, kolonii Komarno jechałem tędy. Tak. Tutaj też by się droga przydała. A kiedyś na pewno będzie. Jak wójt będzie wójtem na kolejne kadencje, będzie na pewno asfalt. Trzymamy kciuki. Tak, my za wójta. Trzymamy kciuki. Tak jeszcze na koniec zapodpytam. No nieźle panie gotują.
Tak, to dziękujemy. Zapraszamy na kolejne imprezy. Zapraszamy na degustację, oczywiście, bo tam jeszcze zostało coś. Dzień.